Hej wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Ja i Oliwia? Przed chwilą jeszcze tu była, nie wiem, chyba gdzieś poszła. No nieważne. Oli, jesteś gdzieś? Bo chciałam coś rozpakować razem z Tobą. Tyło buzie! Dzisiaj nagramy dla Was takie małe Back to School. To będzie taki pierwszy odcinek związany z gadżetami szkolnymi. I jak wiecie, ostatnio spędziłyśmy 24 godziny w galerii handlowej i spałyśmy w IKEA. I tam dorwałam superową ekstra rzecz, to znaczy chyba superową, bo ona jest jeszcze zapakowana, zaraz ją odpakujemy. I właśnie ta rzecz zainspirowała mnie do dzisiejszego challenge'u, który będziemy nagrywać wtedy. Ale trzasnęłaś, do Teddy pojedziemy za jakąś godzinkę. Na razie musimy zobaczyć, co kryje się pod tą folią. To Oliwia odpakowuje, a ja w międzyczasie Wam przypomnę, żebyście teraz klikali nam mnóstwo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. I pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału, bo odcinki w czasie wakacyjnym dodajemy o 8:30. Chyba Ci dobrze idzie. Oliwia nawet nie wie, co to jest do końca. A szczoteczka. A wiesz, po co to jest? Szufelka i szczotka w kolorze takiej zieleni. Niestety innych kolorów nie było. Czyli jak na przykład dużo tniesz i jest dużo takich maleństw, ścinków, albo jak mamy paczki od Was i jest wysyp na, mamy wysyp na Oliwie, to potem będzie nam łatwo to posprzątać taką małą zmiotką. I też dużo Oliwia ma na biurku właśnie takich maleństw, małych karteczek, brokatów, więc od razu się to zmiecie. A oprócz tego jest kosz, do którego będzie można wyrzucić te małe ścinki, drobiazgi. Kosz jest naprawdę mini. Podoba Ci się? Także polecamy. Ja chyba za to zapłaciłam 14,99, jeżeli się nie mylę. I co do gadżetów szkolnych. Chciałabym nagrać z Tobą taki dzisiaj challenge, że wtedy ja będę mogła wziąć 5 szkolnych rzeczy, gadżetów i Ty 5. Ale to mają być takie gadżety, które zachwyciłyby Twoich rówieśników, wiesz? Słyszy mnie ta Oliwia, czy mnie nie słyszy? Tak się zafiksowałaś na ten mini kosz, że szok. Ale no, nie wciskało się to do końca. Już jest dobrze? Tak. Okej, okay. Co myślisz o dzisiejszym challenge'u? Dobra. Ale to mają być takie wyjątkowe gadżety szkolne, takie wiesz, że każdy ma Ci ich zazdrościć. No i Wy, drodzy widzowie, oceniajcie w komentarzach, czy ja zrobiłam lepsze zakupy, czy Ty? Czy ja. I Ty też potem ocenisz, czy według Ciebie moje zakupy będą lepsze i na odwrót. Jedyne, czego się obawiam, że jednak wtedy nie będzie fajnych rzeczy. Wiem, co bym chciała kupić, ale niestety u nas w sklepie jeszcze żadnym tego nie widziałam. Taką niszczarkę, ale taką mini właśnie niszczarkę. Mniej więcej jest w kształcie tego kosza. I jak wrzucisz u góry kartkę i pokręcisz korbką, to ta kartka się tak tnie. Ale nie wiem, czy coś takiego znajdę, ale jak znajdę, to będzie mój pierwszy gadżet szkolny. I dajcie nam znać jeszcze, drodzy widzowie, w komentarzach, czy byście chcieli, żebyśmy nagrały dla Was taki odcinek. Podniosę mam. Jaki... Widzicie moją minę? Ej, Ty mnie naprawdę podnosisz! Już, bo szkoda Twoich plecków! Dobra, wybiłaś mnie z rytmu, wiem, co chciałam Wam powiedzieć. Czy chcecie zobaczyć u nas na kanale taki film, gdzie Oliwia sobie wybiera plecak, piórnik i takie inne rzeczy do szkoły? Po prostu takie porządne back to school. Właśnie, kiedy my będziemy kupować dla Ciebie plecak? Przecież to jest najważniejsza rzecz, idąc do szkoły. Nie wiesz? Ja na razie jeszcze w sklepach żadnego fajnego nie widziałam, ewentualnie też możemy zamówić przez internet. Jeżeli macie dla nas jakieś rady, bo Oliwia dopiero idzie do szkoły, zaczyna ten etap w swoim życiu, to jeżeli macie jakieś rady, co powinnyśmy kupić na rozpoczęcie roku, no to też dawajcie nam znać, bo nasi widzowie są najlepsi i zawsze dobrze nam radzicie. No to teraz ja myślę, że coś zjem i wyruszamy do sklepu. Oliwia mi tu macha ręką, dlatego najpierw jest Oliwia i potem ja. Widzicie znowu Oliwię? I znowu mnie. I tak na zmiany. Chyba dzisiaj masz bardzo dobry humor. Ej, no bo będą nas widzieli, tak wiesz. Co ty, misiu, mi tutaj wyczyniasz? Nie no, jestem w szoku. Ej, a wiesz, że dzisiaj o 15 w naszym mieście jest festiwal baniek mydlanych? Wiem. Idziemy na niego? No tak. Już jak byłam z tatą na placu zabaw, to mi tu pokazywał
I już wtedy się zgodziła. Postaramy się dla was też tam coś nagrać, czyli najpierw jedziemy do sklepu, potem jedziemy na ten festiwal baniek. Spędźcie z nami dzień. Czy ty jesteś głodna, że ty mnie podgryzasz? No to nie, no to chodź, idziemy jeszcze coś zjeść. Lecimy do kuchni, a wam życzymy miłego dnia. Co ty mi tutaj wyprawiasz? Wszyscy to widzą. To się nagrywa. Jak widzicie, jesteśmy już obok sklepu. Tak, bierzemy koszyki, ale nie od Misia. Hej, to jest ozdoba. Dzień dobry, Misiu. Tutaj są koszyki, zobacz. Proszę. I ja też sobie wezmę. I lecimy do środka. Oliwia mówi, że jej zimno, bo tutaj jest mocno podkręcona klimatyzacja. No mi też jest chłodno. Dział szkolny jest gdzieś tam. Aha, i musimy ustalić zasady. Ty możesz wziąć maksymalnie 5 rzeczy, ja też 5 rzeczy. Albo zrobimy tak, że ty wybierasz najpierw, a potem ja. I na końcu widzimy dopiero nasze rzeczy. Może coś w tym stylu zrobimy. Nie, znowu ten krokodyl. Wiem, kiedyś nagrywałyśmy taki odcinek parę dni temu, że szukamy wakacyjnych rzeczy. To Oliwia wtedy się zafiksowała na tym krokodylu. To ty sobie, Misiu, tutaj oglądaj, a ja pierwsza powybieram gadżety szkolne, dobra? Chodzę, chodzę, zastanawiam się i serio nie wiem, co wziąć. Czy to można podciągnąć pod gadżet szkolny? Na przykład, że można sobie to powiesić do piórnika albo do plecaka? Nie no, żartuję. A co ty mi tutaj? Ale to jest rozwalone. Co ty mi przyniosłaś? Oliwia odwraca głowę, bo nie chce widzieć, co ja wam pokazuję i co wybieram, a jeszcze nie wybrałam nic. To są chyba temperówki. No bardzo ładne. Moja pierwsza rzecz to na pewno będzie długopis. Tylko nie wiem, czy wziąć mikrofon, czy iść bardziej w instrumenty muzyczne, czyli z gitara, albo takie czachy. Dobra, to czy to może zrobię wyliczankę? Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie, na tego Benz mikrofon. Ale tu jeszcze niżej, to jest fantastyczne. Albo to. Na razie wzięłam tylko jedną rzecz, nie możesz patrzeć, żebyś się nie mogła sugerować tym, co ja tutaj mam. Mała kontrola, co teraz robi Oliwia? Odbijała sobie piłeczkę, a ja idę to wrzucić do koszyczka. Bęk, jest pierwsza rzecz. A to co to jest? To są takie notesy, które są jakby takie holo, nie wiem jak to nazwać. No ale czy te notesy są takie wow? Jeszcze je odłożę, jeszcze się zastanowię. Czy to jest gumka do zmazywania? Chyba tak, w kształcie pada. Ja sobie to wrzucę, a to? Nie no, zaskakują mnie te rzeczy totalnie. Do czego to służy? To też jest gumka do zmazywania, więc jednak decyduję się na to, a konsolę odkładam. Za moich czasów totalnie nie było takich rzeczy. Były po prostu takie zwykłe, wiecie, takie klasyczne długopisy, ołówki i tak dalej. Kolejna rzecz to jest taki apetyczny notes w kształcie czekolady. Jak ja kocham czekoladę. O nie, już mam 3 gadżety? To jeszcze tylko 2 mogę wybrać. No i mamy kolejny sztosik. Są to magnesy na lodówkę z napisem retro. I to są takie kapselki. I nawet wzięłam ostatnie. Jestem ciekawa, ile ja za to wszystko zapłacę. Trudno jest wybrać ostatnią rzecz, bo tutaj są mega ekstra rzeczy. Gumki. Znowu gumki. Nie no, już jedna gumki mam. By się przydało wziąć zupełnie coś innego. Nudzisz się, Misiu? Coś już Oliwia trzyma w ręku. No chodź, pokaż, co masz. Aha, takie figurki. Już kiedyś miałaś jedną, pamiętasz? No mam tą. To przyciągnęło moją uwagę. Jest to albo donut, albo taki lód i tutaj po prostu można włożyć przybory i położyć sobie na biurku. Tylko znowu to, czy to, to, czy to. Chyba tu wejdzie więcej rzeczy. Ale jednak chyba się zdecyduję na to, bo ja wiem, że Oliwia lubi taki kolor liliowy, taki jasny fiolecik. No to teraz ja idę do Oliwii, w sensie muszę ją znaleźć. Nie wiem, gdzie ona jest. Poszła na dział z zabawkami i jej nie ma. Oli, gdzie jesteś? O, nie widziałam cię nigdzie. Ja już mam 5 rzeczy. Teraz twoja kolej. To teraz moja kolej.
przyszedł do nas tata, tato, czy jesteś na to gotowy? Nie. Na ten challenge? Nie. To 3, 2, 1 i już musisz być gotowy. Olivia nawet wzięła koszyczek. Wiesz co, schowaj sobie to może do koszyka, żebyś tego nie nosiła, bo to jest poza challenge'em. Ja moje rzeczy mam tutaj, ale nie możecie zerkać. Mhm. Zastanówcie się, co tutaj jest takie, wiesz, takie wow. Jaki mamy czas? Czasu nie macie. Aha. To znaczy macie taki czas, że jak zamkną sklep, no to musicie wyjść. Ale pocieszę was, na zegarku dokładnie jest 14:46, a sklep zamykają o 20:00. Wy robicie się? Mamy chwilę czasu na przemyślenie. Idę za wami. Kolorowe, może takie krateczki. Mogę wam coś doradzić? Nie. Nie. Nie mogę nic mówić? Nie. To ja tylko pokażę widzom. Wielokolorowe kratki, nie? Ja mam takie. Przegracie ten challenge, ja już to czuję, bo tata skupia się na takich zwykłych rzeczach, a to miało być niezwykłe. Takie, wiesz, takie wow, że wszyscy będą zazdrościć. Słucham cię. Nie możesz podglądać, co my tu mamy w koszyczku. Teraz już mogę, bo ja już nie będę brała nowych rzeczy. Nie będę wybierała kolejnych. Ale nie wolno patrzeć. Ale ktoś musi was kamerować, żeby powstał ten odcinek. To tak. Ktoś musi was nagrywać. Temperówkę. Ja nie mam temperówki, tyle wam powiem. Także pokażę widzom. No i... Tata wybrał taką żabę. Wrzucać do koszyka czy nie? Czy jeszcze się zastanowicie? Olivia, jeszcze się zastanowię. Olivia odkłada. Wygoniliśmy mamę. O, zobacz, co ja tu znalazłem. Może taki piórnik. Zobacz, jaki. Holo. Ja wrzuciłam tą żabkę. Podoba ci się jednak? Tak. Czyli to będzie. A taki piórnik? Mama, tu jestem. Czy skutecznie już przegoniłaś mamę? Tak. Na pewno? Powiedziałam. Czyli co, na razie mamy tylko te dwie rzeczy: żabkę. Żabkę. I ten piórnik. I piórnik. Proszę, twój koszyczek. Mama się wcześniej bardziej. Czy tutaj ci się coś jeszcze podoba? Zobacz, są takie różne biegopisy. Ja to jestem taka bardziej w kolory, więc jednorożca biorę. A może takiego zobacz? Nie. Tu jest jeszcze taki. Biorę tego jednorożca. Pokaż go do kamery. Czyli to jest nasza trzecia rzecz. Tak. Dobra, to chodź jeszcze dalej, zobaczymy Olivia. Jeszcze tam dalej. Olivia, zobacz, tutaj są jeszcze takie gumki. W jednorożce, albo takie śmieszne, o, albo takie z czachami straszne. Czy coś z tych gumek ci się podoba? Zastanawiamy się też nad takimi rzeczami, takimi... Ej, chodź gdzieś dalej, bo tutaj... Chyba mi się... Nic. Chciałam już powiedzieć, chyba nic mi się nie podoba. No, to jest czekolada. Na moją cześć. Dobra, czyli to jest nasza czwarta rzecz, czyli została nam tylko jeszcze jedna, tak? Dobra, to chodź może kawałek dalej, jeszcze zobaczymy, co tam jest dalej. Jest coś za... Jak wypruła z daleka. Taki pączek na biurko? Ale to nie jest ani deszcz. To jest bardziej na biurko. Nie. Ale rozumiem, że bardzo to chcesz. Tak. Dobra, czyli to jest piąta nasza rzecz. Tak? Czyli idziemy do kasy i zobaczymy, co mama na to wszystko. Nie wiem, co wy nagrywaliście, bo ja w ogóle wyszłam z tego sklepu, poszłam sobie do Pepco i tata zadzwonił po mnie, że już jesteście po wyborze rzeczy. Wyciągam twoją pierwszą rzecz z koszyka, nie gadaj, że wzięłaś pączka. A wiesz, co ja wzięłam? Widziałaś? No nie, nie widziałam. Zaraz ci pokażę. Wzięłam loda. Masz piórnik piękny, fioletowy, błyszczący, który ci fajnie pasuje do sukienki. Jednak macie temperówę żabę. Ja też to wzięłam, czekoladę. Ale my nie wiedzieliśmy, co wybrałaś. No nie wiem, czy nie podglądałaś. I taki długopis jednorożcowy. No to teraz głosujcie, kto wygrał. Ja czy Olijanka? Ja. Ja. Moje zakupy były lepsze. Nie. A skąd wiesz, jak jeszcze nie wiesz, jakie były moje zakupy? No dobra. Zaraz ci pokażę. Olivia obejrzała mój koszyk i co ty o tym sądzisz? Moje. Dalej twierdzisz, że twoje zakupy lepsze? No. Moje lepsze. A według mnie moje. To teraz rozstrzygną widzowie. Jedziemy... Teraz która przegra w papier, kamień, nożyce, to ta przegrywa. No nie, no jak? To papier, kamień, nożyce zadecyduje, czy jedziemy na festiwal baniek. Dawaj, papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. W sensie, że co, że ja przegrałam, czyli ja tu zostaję, a ty jedziesz? No.
Jakieś dziwne mamy te wyzwania. Oliwia robi jeszcze unboxing tej małej zabaweczki, którą sobie kupiłaś wtedy. I co to jest za zwierzątko? Jak myślisz, które to może być? Dumbo, ty, ej, to... Ten? No to fajne ci się trafił. Dumbo. Bo tutaj do zebrania jest 6 takich figurek, więc jeszcze brakują ci 4. Jesteśmy już w domku, mamy prawie godzinę 19 i powiem Wam, że super ekstra spędziłam z Oliwią ten dzień. Zresztą też zobaczyłam te wszystkie fragmenty, które nagrywała Oliwia z tatą w sklepie wtedy. No i super im poszło, no jestem zachwycona, jak oni fajnie vlogowali i pokazywali te wszystkie rzeczy. Zaraz biorę się za przerabianie tego odcinka i za zrobienie miniatury, ale zanim zakończę nasz dzisiejszy filmik, to jeszcze pozdrowię kilkanaście osób i myślę, że... Dobra, zaszalejmy. Pozdrowię nawet 20. Pierwsze pozdrowionka lecą do Natalii Szostak, myślnik EQ2DU, buzialki. Pozdrawiamy Patty Patrol, myślnik LC7WL, taką masz nazwę konta. Pozdrawiamy Marcelinkę Cabała, buziolki. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał z konta Lufli Puff. Buziole. Pozdrawionka lecą do Ali, która ma 9 lat i napisałaś do nas z konta Aleczka Laleczka 476. Pozdrawionka lecą teraz do Piotra Warda, myślnik WF3QK. Pozdrawiamy Zuzannę, która napisała z konta Kacper Kadunek. Buziole. Pozdrawiamy Zuzię, która ma 2 braci, Patryka i Jacka. I ty, kochana, napisałaś z konta Beka, myślnik GF2VX. Buziolki. Pozdrawionka lecą do Julki. Julka ma 6 lat, oglądasz nas codziennie, jest nam strasznie miło. I ty, kochana, napisałaś z konta Joanna Organiak 3543. Buziole. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał z konta Lsendrow, Lsendrow. O rany, jakie trudne do przeczytania. Jestem już w połowie, bo już pozdrawiałam 10 osób. Teraz pozdrawionka lecą do Jagody Gawrysiak. Buziolki. Pozdrawiamy Marcelinkę Rzet, która napisała z konta Amelia Helak 7945. Buziaki. Pozdrawiamy Olę Krasicką. Ilenka 27. Taką masz nazwę konta. Buziaki również lecą do Zuzi, która ma 5 lat i napisała z konta Zuzanna Dudzik. Jeszcze 5 osób. Teraz pozdrawionka lecą do Martynki 200 Ry. Buziaki wysyłamy do Piotra Azowskiego, 1225, buziolki. Pozdrawiamy Ewelinę Ziętek, 6516. Buziaki lecą teraz do Leny Stępniak, myślnik IK2WV. I ostatnia osoba, jaką dzisiaj pozdrawimy, to jest Maja, myślnik W2B. No i pewnie zastanawiacie się, co teraz robi Oliwia, po prostu leży i odpoczywa. Oprócz tego, że byliśmy na tych bańkach mydlanych, to jeszcze Oliwia zjeżdżała sobie na tym dmuchańcu, było strasznie gorąco. Jeszcze zjadła watę cukrową i na sam koniec byliśmy na lodach. Kochani, mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że fajne powybierałyśmy chyba te rzeczy, te gadżety szkolne. Już się nie mogę doczekać następnych odcinków Back to School, jak będziemy dla Was nagrywać całą tą serię. Na pewno będzie się działo, no bo faktycznie musimy pokupować Oliwii do szkoły różne rzeczy, różne przedmioty, także spodziewajcie się w najbliższym czasie takich odcinków, no chyba, że nie chcecie, to też dajcie nam znać. No dobra, to ja myślę, że już kończymy ten dzisiejszy odcinek, nie będę przedłużać, tym bardziej, że za godzinkę jeszcze wychodzimy na taki charytatywny koncert, więc Oliwia musi się przebrać, bo ubrudziła sukienkę totalnie. Jeszcze tymi lodami czekoladowymi tutaj z przodu wybrudziła się na maksa. Muszę ją uczesać i myślę, że na godzinkę sobie skoczymy zrelaksować się na ten koncert. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Wrócimy do domku, Oliwia się umyje i po prostu pójdziemy spać. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że on Wam się spodobał. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, całusy 102.
Dum, dum, duru, dum, dum, duru. Nikt mnie nie widzi. Słuchajcie, Olivia i tata leżą na łóżku. Nawet nie patrzą w moją stronę. Po prostu coś oglądają. O, tata spojrzał takim wzrokiem. Podglądam was. Ja i nasi widzowie. I co, głupio wam? Nie spodziewaliście się? Komu zrobić herbatkę? Kto by chciał się napić pysznej herbatki? Malinową czy czarną? Czy zieloną? A ty, tato, też chcesz? Nie. Okej, to idę sobie zrobić jeszcze herbatkę i dla Oliwii.